Siemaneczko, witam was w nowym odcinku na kanale Skutif. Dzisiaj zrobimy coś, czego w sumie jeszcze nie robiliśmy, czyli recenzja hulajnogi. W sumie to czasami, od czasu do czasu będziemy robić takie recenzje części po prostu naszego asortymentu. I na pierwszy ogień leci hulajnoga Versatile Cosmopolitan. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna, budżetowa hulajnoga i sprawdźmy to. W tym modelu możemy wymienić kierownicę, zacisk, kółka czy łożyska. Nie wspomnę już nawet o papierze czy gripach, po prostu. Dzięki czemu, jeśli set będzie dla was już za niski, to po prostu będziecie mogli wymienić kierownicę na taką, jaką będziecie chcieli. No oczywiście taka, która będzie pasować, czyli pod standard. Kiedy będziemy już pewni tego, czego oczekujemy od hulajnogi, będziemy mogli sobie dokupić podest oraz widelec i cieszyć się pełnym customem i takim setem, jaki sobie tylko wymarzyliście. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Tak prezentuje się zapakowana hulajnoga. Klasyczne pudełko, co tu dużo mówić. I możemy zobaczyć coś w środku. Tutaj mam kierownicę. Jest ona stalowa, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała. Ma ona 56 cm wysokości na 52 szerokości. Tak, 52. Sekundę. I zacisk podwójny, który dobrze trzyma naszą kierownicę razem z podestem i widelcem. Przechodząc dalej do podestu, czyli serca naszej hulajnogi. Sekundę. Dobra, to jest serce naszej całej hulajnogi. Jest to bardzo uniwersalny podest, na sam początek wydaje mi się bardzo fajny. Długość naszego podestu to 49 cm na 110 mm szerokości. Jest naprawdę fajny. Ja, jakbym zaczynał teraz, to wydaje mi się, że wziąłbym tą hulajnogę. No i co tu dużo mówić. Dalej jest to widelec aluminiowy o systemie gwintowanym, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej. Maksymalna średnica koła, która pod niego wchodzi, po prostu pasuje, jest to 110 mm i 24 mm szerokości, które wchodzą. I przechodząc do kół, są to 110, wydają się całkiem miękkie i szybko się kręcą w sumie. Nie spodziewałem się tego. Jest to bardzo fajne, że są to 110, bo zazwyczaj w budżetowych hulajnogach są to setki. A 110 dają nam większy komfort jazdy. A no właśnie, zapomniałbym o sterach. Jeżeli nie musicie, to lepiej nie wciągajcie top kapa, bo gdy wylecą wam kulki ze sterów niezintegrowanych, to może być trochę przypał, bo złożenie ich wszystkich do tej siateczki takiej to nie lada wyzwanie. I teraz wam pokażę, jak to wygląda. Pierwszy kawałek. Mamy to. Tak wyglądają stery niezintegrowane i gdy te kuleczki wam wlecą, to serio przypał straszny. Będzie słabo, więc nie polecam otwierać sterów, gdy nie musicie. Dobra, to teraz pokażę wam, jak go można złożyć. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że dam radę. Mamy pierwszą. A więc tak wygląda skręcony dół.
I wystarczy teraz tylko włożyć kierę na widelec i dokręcić zacisk. A no właśnie, nie powiedziałem jeszcze o gripach. Są one w sumie miękkie, no takie w sumie zwykłe gripy, mięciutkie, w sumie spoko, jak w hulajce za 5 stóp. I teraz skręcamy jeszcze koplam. No i tak wygląda cała skręcona hulajnoga Versatile Cosmopolitan. Możecie znaleźć ją również w bodajże 4 innych wariantach kolorystycznych, więc do wyboru do koloru. I to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo nie powiem, trochę się stresowałem, ale było dobrze. Pamiętajcie też, żeby zostawić subika, no bo jak kto nie zostawi subika? Każda dobra mordeczka zostawia subika. No i co? To by było na tyle. Yo!